Hihi, wy jeszcze nie macie ubranych chłonki, a ja już mam. Hihihihi, ja już mam, ja już mam. Prawie. It's the most wonderful time of the year. Ho, ho, ho! Cześć, witam was serdecznie, tutaj Tchazo94. Moi drodzy, witam was w specjalnym, świątecznym odcinku Let's Play z Mojską Słyszę, zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Postanowiłem powrócić do dawnej, znanej serii Slenderman's Shadow. Postanowiłem ściągnąć wersję demonstracyjną tejże gry. I uwaga, uwaga, zagramy sobie w mapę Christmas Special. Ale fajnie. Christmas Special, jakie specjalna mapa stworzona z okazji Świąt Bożego Narodzenia, zeszłorocznych zapewne. A my sobie zagramy ją dopiero w tym roku, bo my jesteśmy dziwni, ale to już nieważne. Odpalamy, gramy, let's play. Co mam zobaczyć? Kurde, nie przeczytałem. Jeszcze raz, co miałem zebrać? Tak się podjarałem muzyką, że nie przeczytałem, co mam zebrać. Boże. Prezenty! Jo, prezenty mamy zebrać, ale fajnie. Gwiazdor zostawił nam prezenty, czy tam Święty Mikołaj, w zależności kto gdzie ogląda. U mnie w Poznaniu to jest u mnie jest Gwiazdor. Ale fajna muza! Jaka genialna! Serio! Nie, no co mi pizda mapa? Mógł się tak buja całą grę. Aj, ale genialne to jest. Ej! Nie? Co to było? Nie? Nie, czemu się zdawało, że lewitowałem w powietrzu, ale spoko. Nie, dobra. Koniec wydurnianiem się, trzeba szukać prezentów. Taki panuczy zwyczaj w Ameryce, jeśli chodzi o Wielkanoc, czy tam w innych tam jakichś tam państwie, że dzieci chodzą sobie po ogródku i szukają prezentów na zewnątrz, na dworze. Widzę, że wiadomo skąd czerpali ten inspirację twórcy tej mapy. No ale spoko. No dobra, gdzie jest jakikolwiek prezent tutaj? Nie mogę się skupić przez tą muzykę. Taki prawa świąteczny nastrój. Nie, ale gdzie są prezenty? Może dostanę rózgę na tupę. Już nie zasłużyłem nawet na rózgę, co? Tak byłoby w sumie szkoda, no. No, dawać mi te prezenty. No co to ja na prezenty nie zasłużyłem? Tak to chrypnie. No to mi nie wygląda taki prezent, taki duży. No, na bagnie. Oj, 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 już tu jest Slender? Już jeszcze nic nie zebrałem nawet. Ja to byłbyś... Myślę, że z tym roku jakby mnie Slender zapał już... O, wow, 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 dobra, dobra. Kawiać się ranki. Szukajmy prezentów. No tu jest taki duży prezent, ale... Jaką król zebrać, przepraszam bardzo. Jest! Au! A to się akurat nie zmieniło, nie?
Koniec sielanki. Czyli te prezenty leżą tak w ukrytych miejscach, że trzeba się bardziej skupić. Kurczę. No ale jedziemy. Słyszałem różne opinie generalnie na temat. Ej, no nie! Zgasła mi latarka, no bo jak? Jezus Maria, się wystraszyłem. Się wystraszyłem, że latarka zgasła, już na stałe. Ej, jingle bombs, on the way. O! O kurde. Merry Christmas! Serio? Mikołaj nas gonił? Serio? Ja to myślałem, że Slender będzie mnie gonił, a to proszę bardzo, a tu kurde, Mikuś nas gonił. Dobra, jeszcze raz. A co? Jeszcze raz. Czekamy 8 prezentów. Ale już wiem, dlaczego mnie gonił, dlatego, bo jeszcze kolacji wigilijnej nie było. Tak jest, dobre, sprytne. A nie wolno szukać prezentów przed kolacją. Nie wolno. Zobacz, jaki sprytny plan, no. Cwaniak jeden. Mikuś. Albo Kiliazdor. Jak to woli. Albo Dziadek Mróz. Brosi. Kurde, a to Mikuś mnie gonił cały czas. To myślałem, że Slender mnie gonił. Ne, to chill. Okej, mamy pierwszy prezent. Ej, no naprawdę, zajebista mapa. Genialna po prostu. Pod względem straszności też całkiem spoko, bo jest ciemno. Latarka daje tak mało światła, że nic nie widzę prawie. Dla mnie bomba. Jeszcze taki fajny świąteczny okres, no po prostu cud miód. I ta muzyka. Tak, najlepsza z wszystkiego jest oczywiście muzyka. Ale prezentów nadal brak. Gdzie są te prezenty? Nie zasłużyłem na więcej prezentów? A najwyraźniej chyba nie. Dobra. Ej, no znowu mi zgasła latarka. Zapalaj się. Już. Teraz raz. Jest. Dobra, mamy drugi. Chociaż mamy drugi. Obyliśmy rekord. Zajebiście. O! Czyżby tam był trzeci? Jest trzeci! Mamy trzeci prezent. Dobra, zebraliśmy trzy prezenty i myślę, że to na dzisiaj wystarczy. Więc tak, kochani, zanim się pożegnamy, oczywiście najserdeczniejsze dla was życzenia, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku 2014. Pamiętajcie, że w święta najważniejsze jest oczywiście w święta najważniejsza jest rodzinka, wspólne, bliskie spotkania, no, wiecie zresztą o co chodzi. Moi drodzy, w każdym razie, boka tego świętego Mikołaja, Gwiazdora, Dziadka Mroza, czy cokolwiek tam, kogo tamkolwiek wierzycie, kto przynosi prezenty, czy to jej Renifer, czy to Rudolf, Mikołaj, Zbigniew, Bogdan, czy co tam uważacie, moi drodzy. Najserdeczniejsze jeszcze raz dla was życzenia. Spotkamy się, myślę, że w przerwie między świętami a nowym roku się jeszcze spotkamy, także do zobaczyska, na razie, cześć!